Obok nas, czyli w zasadzie można powiedzieć, co nam w duszy gra, prawda? My, czyli my grupa, my indywidualnie, obok nas to, co nas interesuje, to, co nam w duszy gra w dziedzinie fotografii, to, co jest dla nas czymś ważnym. I w związku z tym i ja, i małżonka przygotowaliśmy zdjęcia, które najbardziej nam naszej pracy artystycznej są dla nas charakterystyczne, czyli zdjęcia koncertowe i krajobraz, ale w różnej postaci, czy to właśnie kolor, czy bliżej fotografii piktorialnej. Znajduje się tutaj może zdjęcie, które szczególnie, do którego szczególnie ma pan sentyment? Są tutaj zdjęcia, które miały akurat, są koło siebie te dwa zdjęcia. To są zdjęcia złote medale w konkursie Light Press Photo na Ukrainie. To zdjęcie małżonki też miało wyróżnienie w konkursie, a w tegorocznej edycji właśnie ten oto Giacomo zdobył złoty medal w tymże konkursie Light Press Photo na Ukrainie. I to są zdjęcia w kategorii sztuka rozrywka. Mówił pan, że małżonki dzisiaj nie może być, więc kilka słów może o jej fotografiach. Zwykle chodzimy zawsze razem na fotografie, więc te tematy będą się zazębiać, prawda? Czy koncerty, czy krajobrazy, czy plenery jakieś, to jesteśmy razem. Natomiast każdy widzi po swojemu, każdy robi ujęcia nieco inaczej. No i efekt jest taki, jak tutaj w malutkiej cząstce chcieliśmy pokazać. Chodzi również o nie tylko opatrzenie, ale o wrażliwość również. Zdecydowanie tak. Wrażliwość na piękno przyrody, natury, na emocje przede wszystkim w czasie koncertów. Emocje nasze, emocje artystów. Także to jest bardzo ważne dla nas i dla naszych fotografii. Bardziej przyrodniczego z podróży, natomiast tamte, oczywiście też z podróży, ale w innym wydaniu, są to drzwi z Madery, w stolicy Madery, Funchal, jest stara dzielnica, która bardzo straszyła swoim wyglądem i zakupiono farby, które rozdano ludziom, którzy mogli sobie pomalować swoje drzwi. I cała tajemnica tych drzwi jest taka, że nie można ich w dzień zobaczyć. Ja raz tam byłam i nic, miejscówka niby ta, ale drzwi nie ma. Natomiast następnym razem poszłam tak mniej więcej o północy i okazało się, że jak się zaczynają sklepiki zamykać, to drzwi zaczynają się pokazywać. Także te zdjęcia są robione w świetle, oświetleniu ulicy. I już później, no praktycznie koło północy. Natomiast to są zdjęcia droga. Każda droga, jak widać, jest inna. Każda może, ma swój wymiar. W różnym wymiarze można tą drogę opisywać. Natomiast moja jest ta podróżnicza. Pierwsza to jest bardzo deszczowy dzień przez las. Przejeżdżaliśmy dość wolno leśną drogą. No i to przesunięcie się samoczynnie ujawniło. To jest droga w błędnych skałach.
I wiadomo, że są bardziej tajemne przejścia, no ale wtedy to mnie zainspirowało swoim światłocieniem. Natomiast trzecia droga to jest też akurat Madera przez przypadek. To jest zejście do lewat. Lewady to są ich takie kanały zasilające wodę, resztę, pozostałą część wyspy, tam gdzie wody nie ma, a trzeba ją doprowadzić. Jest to, każdemu polecam przejście się tymi trasami, bo cała tajemnica to się odkrywa dopiero tam wśród tych lewat w tych lasach. Przepiękne widoki. Masę wrażeń, wodospady, przejścia różne tajemne. Naprawdę fantastyczne. Natomiast to było to główne zejście. Nawet można było tam zjechać busikiem za niedużą płatnością, jak ktoś nie chciał tyle kilometrów nabijać nogą. Wybór prac był trudny na tę wystawę? Zawsze jest trudny, bo wiadomo, że jak człowiek robi zdjęcia, to ma do nich bardzo osobisty stosunek. Jeżeli ma osobisty stosunek, to wtedy ten wybór jest trudny. Dlatego, że nie wiadomo, czy pokazać to, a może to, a może to, ten moment jest ważniejszy. A czasem nam pomoże w kadr, bo jest albo lepszy, albo gorszy. Ale często to właściwie to, że chce się pokazać coś swojego, innego, sprawia najwięcej trudności. Patrząc na obrazy całej grupy artystów dzisiaj biorących udział w wernisażu, myślę sobie, tak jak zresztą powiedziałam we słowie wstępnym, że to naprawdę są poeci obrazu, poeci wyobraźni. Bo tak jak poeci potrafią słowami, których przeciętny człowiek nie jest w stanie tak pięknie złożyć, mówić o rzeczywistości tej samej, której my doświadczamy, tak ci fotografowie potrafią tak popatrzeć na rzeczywistość, tak ją pokazać, że ja patrząc na te zdjęcia myślę sobie, to można było tak na to popatrzeć, to można było tak zobaczyć tą scenę, tą sytuację, tą twarz, ten pejzaż. I to jest po prostu ogromna przyjemność dla oczu, dla mózgu, żeby zupełnie inaczej poczuć to, co czasami wydaje się codzienne i zwykłe, a tutaj jest zupełnie inne. Naprawdę zachęcam wszystkich do obejrzenia tej wystawy. Jest niewielka. Myślę, że nawet w momencie jakiegoś upału na zewnątrz, jeżeli ktoś chciałby się schłodzić, a jednocześnie naprawdę doznać ciekawych wzruszeń, to tutaj nawet na kilkanaście minut można przyjść i coś niesamowitego zobaczyć. My może nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wspaniałych artystów mamy w Nowym Sączu i właśnie tutaj można ich pracę obejrzeć. Któraś fotografia szczególnie panią wzruszyła? I jeszcze jest za wcześnie, żebym o tym powiedziała, bo ja jestem bardzo na świeżo. Ja dopiero przed chwilą obejrzałam prawie całą wystawę. Natomiast tak, jest fotografia, która dosłownie kilka minut temu przykuła mój wzrok. I to jest pension plan, czyli rozumiem plan na emeryturę, plan emerytalny. I jakby niezwykłość tej sytuacji, człowiek, który pełen pasji gra na jakimś rodzaju bębenka, instrumentu perkusyjnego, cały przejęty i przekonany do tego, co robi, tak bardzo kontrastuje z tytułem tego obrazu, bo emerytura kojarzy nam się z tym wiekiem, kiedy już zaczyna być nudno i już nic ciekawego w życiu nas nie czeka. A tutaj zderzenie tytułu zdjęcia z tym, co na nim jest, naprawdę zrobiło na mnie bardzo silne wrażenie. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądał, może nie dosłownie, ale pod względem emocji i chęci życia tak będzie wyglądał mój plan na emeryturę kiedyś. Tematyka, jest to szerokie spektrum zagadnień, począwszy od detali architektonicznych,
poszukiwaniu spójności pomiędzy właśnie tą człowiekiem a tym obrazem społeczeństwa z tamtych właśnie regionów, chociażby właśnie przedstawiona za mną granica w miejscowości Narwa. Jest to miejscowość przygraniczna właśnie z Federacją Rosyjską. Po jednej stronie rzeki Narwa jest miejscowość Estonii, Narwa, tak samo jak i rzeka, natomiast po drugiej jest Iwanogrod po stronie rosyjskiej. Jest tam też most przyjaźni, który daje właśnie te, sama nazwa jego, myślę, że mocno wybrzmiewa w tym temacie, tak? Gdzieś tutaj troszeczkę jest teraz żywsza niż kiedykolwiek. Takim mankamentem tej podróży był dość krótki czas przebywania w danych lokalizacjach, ponieważ zacząłem swoją przygodę od Finlandii, Helsinek, potem chwila podróży promem do Tallina, Estonii i z Estonii wyruszyłem już właśnie w drogę pod granicę rosyjską i potem z tej granicy rosyjskiej wyruszyłem do Rygi, Łotwy i tak naprawdę tutaj muszę się zatrzymać przy tej Rydze, która myślę, zostawia na mnie największe takie piętno z tej wyprawy, ponieważ chyba w tym miejscu, jak najmniej spodziewanym, bo bardziej właśnie obstawiałem tą granicę, czyli tą Narwę, która jest przy granicy rosyjskiej, to właśnie w Rydze widziałem najwięcej właśnie tych pozostałości, tych trwałych śladów czasów komuny, czasów Związku Radzieckiego na tych ziemiach. No i później już z tej Rygi trafiłem do Wilna, które było chyba najbardziej ucywilizowane i najbardziej polskie. Myślę, że jeszcze tam powrócę nieraz.